Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Tata Steel, turniej w Holandii i czołówka światowa, w tej partii tutaj spotkali się Ariantaris. Kontra Alireza Firuzja. Moi drodzy, Alireza Firuzja jest uważany za y, pretendenta do tytułu Mistrza Świata w przyszłości. Bardzo młody człowiek, ranking prawie 2750, niezwykle utalentowany i wielce pracowity zawodnik. No, Myślę, że partie jego są niezwykle interesujące. Przejdźmy już do rzeczy. E4. Rozpoczął partię Norwek, posunięcie me4. C6 odpowiedział tutaj Alireza. Ciekawe jest to, że właśnie ten młody człowiek gra obronę Karokana ostatnio namiętnie i nie boi się grać z czołówką światową. Przypomina mi się troszeczkę młody Karpow. Karpow jest uważany, był uważany w zasadzie za najlepszego szachistę, jeśli chodzi o obronę Karokana. Specjalista, największy specjalista. No teraz wiadomo, z racji wieku i mniejszych ilości startów już troszeczkę gra słabiej w szachy, chociaż nadal dla nas niezwykle mocno. No dobrze, moi drodzy, D4, sprawa normalna, D5. Jest kilka opcji na granie obrony Karokana białymi. Można zagrać wariant wymienny. Można skoczek na C3. Można zagrać skoczek D2. W partii tutaj zostało zagrane E5, czyli wariant zamknięty. Goniec F5. Normalne posunięcie, obowiązkowe można powiedzieć. Nie możemy pozwolić na to, żeby zagrać sobie tutaj E6 i zamknąć gońca, który nie miałby w ogóle życia. To by była, nie byłaby obrona Karokan, tylko obrona francuska i to jeszcze z mniej. Moi drodzy, tutaj goniec na F5. I teraz ciekawą rzeczą jest. Zestawienie takiej małej pułapki tutaj na, na czarne. Aczkolwiek ten ruch jest normalny, teoretyczny. H4 można również zagrać. O co w tym posunięciu chodzi? Jeżeli z rozpędu byśmy czarnymi zagrali posunięcie E6, no to borykamy się tutaj e, w zasadzie już. Tracimy figurę e, G4, moi drodzy, jeśli goniec E4, F3 wracamy. H5 goniec nie ma w ogóle e, ucieczki. Tracimy figurę. No ale najlepszą odpowiedzią w tym momencie po H4 jest e, odpowiedź. E, Happiness, znaczy nie to, że najlepszą, ale po prostu grywalną tak naprawdę. Moi drodzy, dalej Po skoczku F3 Tutaj czarne zagrały właśnie E6 Goniec E2, to są wszystko Posunięcia teoretyczne, skoczek na E7 Oczywiście chce nam się tutaj Zagrać taki ruch C5, ale myślę, że Wyprowadzenie figur, tak jak Karpo wkaże W swoich książkach, jest tutaj dosyć Ważnym elementem C3 ze strony białych, białe tutaj Też mają możliwość grania C4 W pewnym momencie, no ale wariant Myślę, że spokojnie tutaj wybiera Norwek I skoczek zagrywa na G 6. No to jest takie fajne przegrupowanie skoczka. Trzeba uważać przede wszystkim na gońca, żeby go nie stracić, bo tam jakieś H3, G4 jest opcją, ale zawsze mamy goniec na przykład na E4 z atakiem. W ostateczności w tym wypadku skoczka zbijamy. Aczkolwiek ja tutaj się nie chcę też za bardzo mądrzyć, moi drodzy, ale jak gra arcymieść, takie posunięcia to na pewno są dobre. Kwestia po prostu troszeczkę zaznajomiania się z teorią debiutu. Roszada zagrały białe skoczek D7. No, i skoczki tutaj już mają jakąś grę. Można próbować grać C5, można próbować grać F6. I skoczek E1 to jest ciekawy ruch, gdyż po raz drugi w debiucie zagrywa figura białych i to do tyłu. To jest niezwykle interesujące, ale plan jest prosty, moi drodzy: białe chcą zagrać G4 i zdobyć figurę. Tak jak już wspomniałem wcześniej, pogoniec E4. Można F3, aczkolwiek tu jest wybity na b1, ale chodzi o to białym, żeby jednak ten goniec wymienił się też przede wszystkim za skoczka, co jest myślę na korzyść białych, gdyż para gońców zapewnia tutaj sporą przewagę, a te pionki w przyszłości g4, f4 mogłyby bardzo fajnie maszerować do przodu. H5 zagrywa Alireza. O co chodzi? Przecież tutaj czarne podstawiają pionka. W partii tak niestety dla czarnych nie poszło, gdyż Następuje piękny ruch Hetman H4 i okazuje się, że nie można zbić skoczka, bo jest mat na H2. Jedyną obroną to jest ruch G4. Ruch również, no to jest ruch ostateczny, żeby nie stracić figury, ale w tym momencie po prostu bijemy na G4. Gońcem nie można, bo znowu wisi mat, więc trzeba odbić hetmanem i po prostych zabiegach na H5, przy wymianie hetmanów, moi drodzy, no tutaj w zasadzie skoczek może, bicie skoczkiem jest zdecydowanie lepsze, bo skoczek może zająć bardzo fajne pole F5, po F4 skoczek F5. Ta pozycja jest bardzo dobra dla czarnych z punktu strategicznego. Tutaj pionki ustawione na czarnych polach przeszkadzają trochę gońcowi w rozwoju. Ten goniec za to stoi wyśmienicie, mimo że nie został wyprowadzony. I C5 jest opcja. No, po prostu czarnymi tutaj gramy za darmo, bez ryzyka. No, widać po prostu po strukturze pionków, jak to wygląda. Bardzo źle u białych. Moi drodzy, po H5 białe zagrały gońcem na E3. Hetman zagrał na B6, no niby pod rentgen z gońcem, ale przede wszystkim interesuje nas pionek B2. No, B3 ze strony białych, sprawa normalna. No i tutaj Alireza szarpie w centrum gra. Posunięcie F6, które w pewnym momencie zagrać po prostu chyba trzeba, żeby walczyć po prostu o ten, te centrum szachownicy. Goniec zbił na H5. No to jest taki dobry moment, zobaczcie, bicia pionka. Dobry, niedobry. No tutaj czarne się na to godzą. Bicie na E5 następuje. G4. No właśnie. No właśnie. Problem polega na tym tutaj, dla czarnych, że nie ma Hetmana na D8 i nie ma już tego motywu Hetman na H4. E, więc e, trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Alireza miał to dokładnie przygotowane. Moi drodzy, to jest wyższa troszeczkę szkoła jazdy i niezwykle podoba mi się ta gra czarnych, e, dlatego że w tym momencie wieża zbija po prostu tego nieprzyjemnego gońca. E, no, wybić się na H5, przy, ofiarę trzeba przyjąć i skoczek na F4. To jest dokładnie wszystko przeliczone. E, jeżeli na przykład tutaj goniec by wybił, no to wybijamy pionkiem, potem gramy goniec D6, robimy długą roszadę. Jesteśmy bez jakości, ale para gońców nam to bardzo Kompensuje i też przede wszystkim jest odkryty król, którego jest łatwiej atakować. To jest takie troszeczkę intuicyjne poświęcenie, ale myślę, że z inicjatywą każdy szachista lubi grać. Tutaj, moi drodzy, w partii nastąpiło bicie na E5 i zobaczcie, jest atak na Hetmana na skoczka. Na szczęście jest skoczek H3 z szachem, król G2 i C5. Po prostu bronimy. Pionki w centrum mają tu jakieś opcje na przełom w przyszłości. Przede wszystkim, chyba pionek D4 ma dobrą opcję. F4 ze strony białych, Hetman zagrywa na c6, no i bardzo fajne zagranie, bardzo zdrowe. Grozi po prostu d4 z szachem. I jest opcja wybicia gońca, pułapka zastawiona, chociaż to jest oczywiście ruch dosyć prymitywny, ale prosty i skuteczny. Skoczek na F3, no trzeba bronić króla przed szachem i tutaj następuje zakończenie rozwoju pod tytułem Roszada Długa. Skoczek z B na D2, no i teraz, moi drodzy, Alireza zagrywa ruch skoczek na B6. No jest to posunięcie chyba zrozumiałe, gdyż skoczek tutaj nie ma perspektyw za bardzo na F6, na E5, więc przerzuca się, otwierając wieżyczkę, żeby może próbować zagrać ruch D4. Sprawa myślę, że normalna. Hetman E1. Zauważcie też jedną bardzo ważną rzecz, że ten skoczek jest nieco uwięziony, ale też tak naprawdę nie ma jak się do niego dobrać, bo po każdym takim posunięciu typu skoczek h4 z opcją wybicia gońca, mamy tutaj z odsłony szacha, więc trzeba bardzo uważać. No król za bardzo nie ma jak się przemieścić w tę stronę, w tę nie może. Na h1 jest tak na, tak naprawdę jest to samo. Trochę ruchów trzeba wykonać, żeby się tutaj białymi ochronić od tego potencjalnego związania. Goniec zagrał na E7, no jeszcze ładnie tutaj jest, ładna jest obrona, aczkolwiek, moi drodzy, w tym momencie tutaj czarne mogły już zagrać bardziej konkretne posunięcie, mianowicie ruch D4. Ruch d4 niezwykle silny, dlatego że po biciu na d4 e, oczywiście nie odbijamy, e, bo wieża c1 zagrywamy skoczek d5, więc wi widzimy również plan tego skoczka z b6 na d5. E, wieża mogłaby na przykład zagrać na c1, to jest ruch naturalny, chce się takie posunięcie zagrać, żeby atakować Hetmana i króla na jednej linii. I teraz po takim ruchu e, na f4 bicie, e, bicie, bicie król H1 to są takie w zasadzie forsowne posunięcia i skoczek D3 moi drodzy, z widełkami odzyskujemy materiał, na przykład Hetman H4, no to wymieniamy wymieniamy, no i tutaj tak naprawdę ta pozycja czarnymi jest myślę, że bardzo satysfakcjonująca z parą gońców, nawet nie liczymy tutaj ile pionów mamy mniej, bo tylko jednego tak naprawdę, ale to związanie jest bardzo nieprzyjemne dla białych, para gońców jak już wspomniałem, wystarczy może królem zejść tutaj w pewnym Momencie na B8 oczywiście teraz nie można bo wisi wieża może wieża D7 z opcją goniec E7 po prostu gra czarnych tutaj byłaby naprawdę dobra dziwi mnie troszeczkę że, że zawodnik tej klasy w ten sposób nie zagrał no ale nie mnie oceniać partia na żywo jest zawsze trudniejsza niż analiza tutaj Alireza zagrał gońcem na E7 i wieża zagrała na C1. Okazuje się, że tutaj iranczyk wiedział, co robi i zagrał właśnie D4. Widział motyw na pewno, po prostu chciał przestawić sobie gońca na E7. W międzyczasie nastąpiło bicie i skoczek na D5, o czym już wspominałem. No tutaj bicie oczywiście no, nie wchodzi w grę, moi drodzy, bo zawsze motyw tutaj jest bicie na F4. W tym momencie skoczek zagrał na C4. I prosta sprawa. Bijemy na F4, tak też partii nastąpiło, bicie, bicie, wszystko jest normalnie, król G1. No i co jest ciekawe, tutaj skoczek D3 myślę, że wygląda dosyć fajnie. Tak, patrząc na pierwszy rzut oka, przede wszystkim można też próbować grać ostre ruchy typu skoczek H3 z powrotem, król H1 i wieża D4. Zauważcie, że przewaga tutaj czarnych jest oszałamiająca. Musimy się troszeczkę w pozycję zagłębić. Jest jakość mniej, ale figury tutaj rozegrane strasznie i to związanie dają bardzo dużą przewagę w inicjatywie, powiedzmy. Taka dynamika tutaj jest niezła z jednej strony. Czarne są po prostu dobre, ja nie zazdroszczę tej pozycji białym. Tak w partii niestety nie nastąpiło, moi drodzy. Po król g1, tutaj Alireza zagrał gońcem na g4, po prostu chce zbić skoczka. No dobra, wieża zagrywa na c3, broniąc to tej, tej figury i wieża zagrywa na d4. Fajnie to wygląda. Dużo taktyki tutaj się pojawia. No, trzeba by się troszeczkę zagłębić, żeby znaleźć optymalne, najlepsze ruchy w danej pozycji, ale to wygląda bardzo obiecująco. No, nie można, moi drodzy, bić na d4, gdyż jest mat na g2. Eee, trzeba uważać. Król, przepraszam, w tym momencie skoczek zagrał na d6, no i król zagrał na b8. Jest to ruch też ok, ale popra bardziej poprawnym posunięciem było zagranie królem na d7. O co chodzi? Czasem w przyszłości istnieje możliwość taka, że wieża wchodzi na c8 i daje mata królowi, a po, jeżeli król by stał na d7, to takich możliwości tutaj by nie było. No ale ruch król b8 jest zagrany. Hetman zagrał na e3. No, i moi drodzy, w tym momencie tutaj Alireza zagrał posunięcie bardzo dobre, goniec G5. Bardzo dobry ruch, te gońce tutaj nieźle wiążą Hetmana, znaczy ten goniec akurat. I przede wszystkim skoczek jest totalnie sparaliżowany, nie ma opcji wybicia żadnej, gdyż tam grozi mat na G2 w każdym wydaniu. W tym momencie wieża wybiła tutaj pionka na. C5. Okazuje się, że silnik podpowiada najlepszy ruch dla białych w tym momencie, który jest, który jest posunięciem, myślę, że bardzo, bardzo trudnym, dlatego też silnik to podpowiada, moi drodzy. Król h1. Ręka do góry, kto by takie posunięcie zagrał w tym momencie białymi? Absolutnie nie przychodzi mi taki ruch do głowy z prostego powodu. Jest związanie. Król się ładuje pod związanie. Czy chcemy tak grać? Kompletnie nie rozumiem tego posunięcia i nawet Wam go nie wyjaśnię. Nie wiem, o co w tym posunięciu chodzi. Naprawdę nie wiem. Jak ktoś wie, piszcie w komentarzach, dajcie znać. Nie rozumiem. Eee, a, silnik to jest silnik. Eee, moi drodzy, przejdźmy dalej. No, tutaj białe zbiły na C5. No, niestety jest to ruch. Totalnie przygrywający. Prostą odpowiedzią jest oczywiście wybicie. Chodzi o odciągnięcie Hetmana, żeby Skoczek zbił na G5. No to jest dosyć nieprzyjemna sprawa dla Białych, więc Białe się tak pewnie zdecydowały na takie przedsięwzięcia. Moi drodzy, i w tym momencie Skoczek zagrał na E2, dał szacha, król na G2 i panowie zgodzili się o dziwo na remis. Ta pozycja jest oceniana leciutko po stronie Białych, czego znowu nie rozumiem, e, aczkolwiek e, no panowie zgodzili się na remis, tak? E, ale okazuje się, że w tym momencie... Czarne zaczynały i wygrywały tę pozycję. Niezwykle wspaniały ruch. Tutaj Iranczyk nie dostrzegł tego zagrania z powodu prawdopodobnie z braku czasu na zegarze. Miał, jego, miał tego czasu bardzo mało. No i spróbujmy, moi drodzy, znaleźć to posunięcie w tej, w tej pozycji, żeby wygrać tę pozycję. Goniec E2. Fantastyczny ruch. Po prostu grozi zbicie wieży. Po prostu grozi zbicie wieży, i nie wiadomo, co zrobić. No, jeżeli wieża by tutaj zagrała na E1, mamy kolejny ruch fantastyczny, który wygrywa. Prosta taktyka teraz się pojawia: wieża D1. Cóż za posunięcie? Tutaj wybicie Hetmana następuje, bo nie ma wyjścia. Wieża na E1 zbija z szachem król na f2 no jak są blisko figury to król ma na pewno ciasno i wieża nie, przepraszam i skoczek zagrywa na d3 z szachem król e3 za dużego wyboru nie ma odbijamy hetmana jeżeli król zagra na przykład na d2 atakując wieżę i gońca jednocześnie no to mamy prostą odpowiedź wieża g1 Skoczek H3 z atakiem na wieżę, wieża H1. No tutaj skoczek F2 z atakiem znowu na wieżę. Bijemy król, odbija i wieża bije na H5. Jakość więcej, pion więcej. Ten pionek za chwilę padnie, na przykład skoczek D7. Pozycja jest totalnie wygrana dla czarnych, już na tym etapie, przede wszystkim to jest koniec. Piękne zakończenie mogłoby nastąpić ze strony czarnych. Szkoda, szkoda. No ale tak się w szachach zdarza, że jak mamy mało czasu, to popełniamy decydujący błąd w Partii. No i na szczęście tutaj czarne nie przegrały, to też się chwali. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.